Dzisiaj jest niedziela, 20 września 2015. Jestem na wspólnym gołębniku Giewont. I tutaj na wspólnym gołębniku Giewont, spotkaliśmy pana Mariusza Babińskiego, który był uczestnikiem tegorocznej edycji zawodów na wspólnym gołębniku Czersk. Jego gołąb z lotu finałowego wrócił jako na pierwszej pozycji, i wygrał lot finałowy. Tutaj pan Mariusz może coś powie o sobie, ile gołębi na ten wspólny gołębnik do Czerska, bo wiadomo, to była pierwsza edycja i nawet ciężko było tutaj uzyskać jakby zaufanie tutaj kolegów. No może coś pan powie o sobie, nie? Gołąbki hoduję, witam wszystkich kolegów, gołąbki hoduję już od 4-5 lat. Interesowałem się od najmłodszych lat. Na WG Czerwcu dałem 7 gołąbków, na finał poszło 6, przyszedł jeden pierwszy, z czego się bardzo cieszę. I tutaj na kilka gołębników wysłałem jeszcze. Tam było na wspólny gołębnik wschód też jakieś gołębie, w zeszłym roku uczestniczyły, tak? Trzy lata temu dałem na wspólny gołębnik wschód i tam był 5. gołąbek z finału, tak samo. Też był ciężki lot pod wiatr, 420 km. No ja może przypomnę, że finał w Czersku był rozgrywany, to był lot z odległości 315 km, ale gołębie nie miały łatwo, bo wiał naprawdę bardzo silny wiatr. I gołębie, w sumie wylądowały dwa pierwsze gołębie, razem przyszły jakby, no tutaj szczęście w nieszczęściu, czy jak to tam nazwać, nie? Gołąb kolegi tutaj Mariusza pierwszy wszedł po prostu, nie? I wygrał ten lot. Także w dorobku tutaj jakby hodowlano-lotowym to jakiś tam sukces zawsze zostanie zapisany, nie? No ja się z tego powodu bardzo cieszę i będę korzystał tutaj z propozycji pana Sebastiana i będę tam... No dzisiaj tutaj jesteśmy na wspólnym gołębniku Giewont i tutaj nasze gołębie z kolei mój i tutaj kolegi Mariusza uczestniczą w tym locie finałowym. Moje poszły dwa w sumie zgłosiłem, a kolegi ile? Jeden. Został z trzech. Jeden z trzech. No to także zobaczymy. Dziś będziemy tutaj obserwować sobie przylot. No dziękuję koledze za uwagę. Pozdrawiam.